Cześć, witajcie! Mamy już 2018, dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawiamy Wam najciekawsze gry na PC minionego roku. Potraktujcie tę listę jako wymienienie najciekawszych tytułów, a nie ranking od najgorszej do najlepszej. Zaczynamy! Na wyróżnienie zasługują Assassin's Creed Origins, Injustice 2, Okami HD i Nier Automata. Numer 10 – Resident Evil 7. Capcom zaserwował fanom prawdziwy powrót do korzeni. Najnowsza odsłona tej popularnej sagi wróciła do początków serii i ponownie mamy do czynienia z prawdziwym survival horrorem, a nie grą nastawioną na akcję. W Resident Evil 7 wcielamy się w rolę Ethana Wintersa, który trafia do mrocznego domu w poszukiwaniu swojej żony Mii. Na miejscu okazuje się, że dom zamieszkany jest przez tajemniczą, niebezpieczną rodzinę Bakerów. Tak rozpoczyna się wymagająca i mrożąca krew w żyłach walka o przetrwanie. Numer 9 – Divinity Original Sin 2. Już pierwsza część Divinity Original Sin była bardzo udaną produkcją, zaś jej kontynuacja jest pod każdym względem lepsza. W ręce graczy trafia rozbudowana, świetnie wyglądająca gra z wciągającą opowieścią, humorem, dobrze zrealizowaną i wymagającą walką, a także fantastyczną oprawą audiowizualną. Wisienką na torcie jest tu również tryb kooperacji dla maksymalnie 4 osób, a także wsparcie dla modów. Numer 8 – Warhammer Total War 2. Połączenie serii Total War i uniwersum Warhammer Fantasy okazało się strzałem w dziesiątkę. Wydana w ubiegłym roku gra zyskała uznanie fanów zarówno miłośników strategii, jak i Warhammera, zaś tegoroczny sequel wprowadził szereg nowych elementów na czele z 4 nowymi frakcjami, z którymi każda posiada własne, wyjątkowe jednostki bohaterów. Po raz kolejny nie zawodzi też oprawa graficzna, a oglądanie imponujących starć wielkich armii nie nudzi się nawet po wielu godzinach. Numer 7 – Wolfenstein 2 – The New Colossus. W tym roku po 2-letniej przerwie powrócił BJ Blazkowicz. Gra jest kontynuacją wydarzeń z Wolfenstein New Order, jednak tym razem akcję osadzono w roku 1961 w alternatywnej rzeczywistości, w której nazistom udało się zwyciężyć w II wojnie światowej. Główny bohater trafia do Stanów Zjednoczonych, gdzie dołącza do tamtejszego ruchu oporu i po raz kolejny rozpoczyna swoją walkę z nazistami. Nie brakuje tutaj nowych broni i przeciwników, a sama rozgrywka daje nam nieco większą swobodę i w wielu sytuacjach możemy zdecydować się na skradanie zamiast bezpośredniego starcia z oponentami. Numer 6 – Final Fantasy XIV – Stormblood. Final Fantasy XIV to obok World of Warcraft jedna z najpopularniejszych gier MMORPG na świecie. Jest to również produkcja, która ciągle rozwijana jest przez deweloperów, zarówno przez darmowe, jak i płatne dodatki. Tegoroczne rozszerzenie Stormblood wprowadziło do gry nowe lokacje, w tym kontynent o nazwie Otard. Podniesiono maksymalny poziom doświadczenia z 60 na 70, a także dodano 2 nowe klasy postaci – Czerwonego Maga i Samuraja. Oczywiście wzorem poprzedniego dodatku, tak i tutaj zdecydowano się na rozbudowanie opowieści o kolejne, nowe wątki fabularne. Numer 5 – Hollow Knight. Hollow Knight jest niezależną grą od studia Team Cherry, będącą przedstawicielem gatunku znanego jako Metroidvania. Tytuł ten przenosi nas do tajemniczego, podziemnego świata, pełnego przeciwników, potężnych bossów oraz licznych sekretów. Gra jest bardzo tajemnicza, fabułę odkrywamy stopniowo i nie jest ona podana na tacy. A całość dopełnia fantastyczna oprawa audiowizualna i rozgrywka, która wymaga od nas zręczności oraz skupienia. Numer 4 – XCOM 2 – War of the Chosen. War of the Chosen jest obszernym dodatkiem do gry XCOM 2, które dodatkowo rozwija mechanikę gry o zupełnie nowe elementy. Pojawiają się tu 3 nowe grywalne frakcje – żniwiarze, renegaci i templariusze. Każda z własnymi zdolnościami i bohaterami, a także niespotykani wcześniej przeciwnicy. Niebezpieczni i sprytni wybrańcy. Rozszerzenie wprowadza także szereg mniejszych elementów, które urozmaicają i ulepszają rozgrywkę. Między innymi o lokacje czy pewne zmiany w mechanice zabawy. Numer 3 – Cuphead. Gra stworzona przez studio MDHR powstawała przez wiele lat, ale czekanie się opłaciło. W ręce graczy trafiła produkcja wyjątkowa, oferująca wymagającą i wciągającą rozgrywkę, w której liczy się zręczność i umiejętności gracza, a przy tym z fantastyczną oprawą audiowizualną, która przypomina klasyczne kreskówki. Finalnym rezultatem jest świetny tytuł, od którego trudno się oderwać, nawet po wielu ekranach informujących nas o utracie wszystkich żyć. Numer 2 – Prey.
Reboot marki Prey nie ma zbyt wiele wspólnego z pierwowzorem, ani planowanym sequelem, który ostatecznie zdecydowano się anulować. To jednak nadal bardzo przyzwoita produkcja ze świetnym klimatem i trzymającą w napięciu rozgrywką. Jako Morgan Yu budzimy się na stacji kosmicznej Talos 1 i szybko odkrywamy, że została ona opanowana przez wyjątkowo niebezpieczną rasę kosmitów. Tak rozpoczyna się nasza walka o przetrwanie, w której pomoże nam szereg nietypowych broni i gadżetów. Numer 1 Player Unknown's Battlegrounds. Na liście najlepszych gier na peceta tego roku nie mogło zabraknąć także PUBG. Pod względem zasad mamy tutaj do czynienia z klasycznym Battle Royale. 100 graczy ląduje na ogromnej mapie, a następnie walczy ze sobą o przetrwanie przy pomocy znalezionych broni i przedmiotów. Taki model rozgrywki wyjątkowo przypadł do gustu użytkownikom platformy Steam, bo po tytuł ten sięgnęło już ponad 20 milionów osób. I to już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, która z gier wydanych w zeszłym roku podobała się Wam najbardziej. Poza tym sprawdźcie nasze poprzednie filmy, a my widzimy się wkrótce. Cześć!